Ponownie Dimitri Trubin i Jeremes Gasparini. Oni wcześniej już się spotkali. Hermes miał dwa łatwe pojedynki, właściwie wolne losy. Zawodnicy zdecydowali się oddać mu rękę, oddać mu walkę. Jeden z powodu kontuzji, drugi z powodu być może kontuzji, być może zmęczenia. Tego do końca nie wiemy, nie mamy informacji. A teraz Dimitri Trubin będzie raz jeszcze starał się pokonać Hermesa Gaspariniego. Obaj skoncentrowani, skupieni. Ponownie Hermes Gasparini zaciska zęby, robi co może, żeby przyjąć jak najlepszą pozycję startową, aby zaskoczyć rywala na starcie. I będzie ustawienie. Tak jest, ustawienie sędziowskie. Sędzia teraz dowiaduje się, czy zawodnicy chcą mieć odkryty kciuk, czy też schowany. Dimitri Trubin, kategoria 105 kg plus. Hermes Gasparini 95 kg. Obaj doskonale walczą na górę. Ustawienie sędziowskie już ruszyli i ponowne rozerwanie, jak w poprzedniej walce. Będzie potrzebny pasek sędziowski, który rozstrzygnie tą rywalizację. Myślę, że tutaj, mimo że Gasparini dwa ostatnie pojedynki praktycznie stoczył bez utraty sił, to zdecydowanym faworytem tu jest Trubin. Obaj zawodnicy mają już na koncie po jednej porażce, więc druga przegrana automatycznie kończy ich udział w turnieju. A tutaj strefa medalowa już jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Zawodnicy już mają związane dłonie. Teraz sędzia sprawdza, czy wszystko jest prawidłowo. Poprawia barki Hermesa. Sędzia zaskoczony zachowaniem Włocha powiedział, że naciąga rękę rywala. Dostał za to faul, tak jest. No, ewidentny był ten ruch. Już zamknięta dłoń Hermesa Gaspariniego. Teraz sędzia zamyka dłoń Dimitra Trubina. Już ruszyli. Trubin w tarapatach. Gasparini się rozkręca. Próbuje to przetrzymać. Broni się Trubin. Czy przejdzie do kontrofensywy? No ja myślę, że Gasparini może tutaj na dystansie po prostu polec. Nie wytrzyma długości tego pojedynku, ale cały czas atakuje. Cały czas... Czyżby faul? Tak mi się wydawało, że w trakcie tych szaleńczych ataków Gasparini miał faul, jednak dali Trubinowi. Czyli pojedynek będzie wznowiony. No coraz bardziej mi się podoba rywalizacja w tej kategorii Open na prawą rękę. Naprawdę, no tak wiele zaciętych pojedynków nie spodziewałem się do tej pory. Jeszcze więcej niespodzianek. Dokładnie. Do tej pory i wczoraj w poszczególnych kategoriach wagowych i w kategorii Open i dzisiaj w kategoriach wagowych. Te pojedynki były takie dosyć w większości zdecydowane i jednostronne. A tutaj mamy już kolejny, chyba piąty czy szósty pojedynek, taki, że szala zwycięstwa przychodzi raz z jednej, raz na jedną, raz na drugą stronę. No i naprawdę pojedynki trwają długo, po kilkadziesiąt sekund. Fantastycznie. No ciekaw jestem teraz, jak będzie to wyglądało. Obaj zawodnicy na pewno zmęczeni. No zresztą to widać, szczególnie po Trubinie, który
już desperacko wręcz bronił się w tym pojedynku. Mamy walkę w pasach, mamy ustawienie sędziowskie. Czyli pełny serwis, a zawodnicy coraz bardziej zmęczeni. I po jeden w faulach. Tak jest, także każde kolejne przewinienie skończy się przegraną zawodnika. Hermes Gasparini z prawej strony, z lewej strony Dimitri Trubin. Jeszcze sędzia musi odkręcić nadgarstki. Już ruszyli. Czyżby faul? Dlaczego? Dlaczego nie pozwolił kontynuować tej walki? Tak jest, drugi faul zwycięża Hermes Gasparini. Sam chyba nie wierzy w to, czego dokonał. No ale walczył fantastycznie. A Trubin odpada.